Cześć, witam ponownie w Heavy Rain. A i znowu się przenosimy do motelu. Zastanawiam się, czy Ethan już tutaj jest. Może znowu ranny. Wydaje mi się, że tam całkiem nieźle z tego... drzwi otwarte chyba do Ethana. Całkiem nieźle chyba z tego wyszliśmy. Trochę nogi miał pocharatane, ale o nie, wygląda to jednak gorzej. Oh my god. No, ma przynajmniej szczęście, że ciągle trafia na Madison, tak? Dobra, podnieśmy go. Może bardziej jest zmęczony i potrzebuje snu po prostu, bo chyba... Oj. Nie no, trochę tam jeszcze ręka zakrwawiona. Nogi i ręka, tak? Ethan. Ethan, can you hear me? Okej, zobaczmy głowę. Może gorączka. You've got a hell of a fever. No właśnie, gorączka. I'm gonna have to get your clothes off to disinfect those wounds. To od tego szkła chyba ma rękę pocharataną. Arms look really bad. I need to disinfect your wounds. Dobra, to idziemy do łazienki. W tym motelu to wszystkie leki mają pewnie, więc... A tu możemy zajrzeć do tego pudełka? O. Origami figures. What is he doing with them? Jeszcze sobie pomyśli, że jest mordercą. Dobra, szafka. A, sama wzięła wszystko, no dobra. No aż tyle tego mają, kurczę. I'm no doctor, but I'll do what I can. Ja też nie. Dobra, dajmy środek odkażający. O nie, ja w tym jestem tak beznadziejny. Jak trzeba powoli, no właśnie. Sorry, I'll go easier. Kurde. Delikatnie. O Jezu, tylko ile razy to będzie trzeba zrobić? Powoli, powoli, powoli. Jezu, wystarczy. Jest. Your wounds are disinfected.
wydarzy. He's unconscious. Now I'll just have to wait. And hope he wakes up. A może... A nie mogę tych tabletek mu dać jakieś na gorączkę, czy coś tam może dają? Ach. No tak, a ta spać nie może. How do you feel? I've been better. Was I out for long? About 3 hours. Why the Guardian Angel Act? You don't even know me. Wspomnienia? When I was a child, I was always the one who used to fix my brothers up when they've been fighting with the other kids on the block. I suppose I like to play the guardian angel. You said you were here because you're an insomniac? I've been going through a bit of a tough patch the last few months. It's the kind of stuff you prefer to forget. I do what I can to live with it, but it's not easy. You got some kind of a problem? Bigger than you can possibly imagine. Przypuszczenie? You mixed up with the mafia? Owe someone money? Something like that? Listen, I'm truly grateful for your help, but for your own sake, I think it's better if you don't ask any questions. Maybe I could help you. No one can help me. You've already done a lot, Madison. Right. I'm gonna go. Take care. A może by pomogła, ale jeszcze pewnie pomoże nie raz. No tak za dobrze to my jeszcze nie wyglądamy. Może... Sam sobie weźmie te tabletki? Nie, nie może. Tak, wiem, wiem, ciągle leje. Dobra, to co? No chyba bierzemy następne origami. Numer 3 w takim razie, tak? Czy poświęcisz się, żeby uratować syna? Wracamy do Madison. I didn't do it. I swear I didn't do it. I've got nothing to do with that business. I never killed nobody. No? Then why did you run away when they came to question you?
I already told you I forgot to report to my parole officer. I didn't want to go back to prison. When I saw the cops, I just bolted. I wasn't thinking straight. We checked out his statement. He has an alibi for at least 3 of the murders. Fuck, that bastard was a perfect fit. Shit! Ash? Okay. Sean Moss's mother is here. She'd like to speak with you. Matka Shona? It was a few months back. The middle of the night. It was pouring down. Ethan came home completely drenched at about 3. I asked him where he'd been. He spoke about drowning, the rain. Ja pierniczy. He didn't make any sense. Co ona odpierdziela? There was something in his eyes. No zajebiście. As if it wasn't really him. There may be no connection, but the next day there was that announcement about another victim of the origami killer. No zajebiście, super. Fajna żona. Find my son. I'm begging you. No i przez nią będą myśleli, że Ethan jest mordercą, tak? This is Agent Norman Jaden of the FBI. According to our information, Ethan Mars is one of your patients. We'd like to ask you a few questions about him. I'm sorry, that's impossible. I beg your pardon? I'm bound by an oath of secrecy. Under no circumstances may I discuss my patients. My job is to find Sean Mars alive, and I don't give a damn about any bullshit oath. It's your duty to inform the police if you suspect one of your patients, Doctor. I'm sorry, I can't help you. And now I must ask you to leave. You need to cooperate. For your own sake. Myślę, że w tym wypadku nie chcemy, żeby coś gadało o Ethanie, więc... Pomoc? Doctor, a child's life's at stake. Ech. You may know something that could help us save him. Are you threatening me? I'm just giving you some free advice, Doc. I suggest you take it. Uspokójmy Blake'a. Blake, that's enough. Let's get out of here. I am going to call the police and make a complaint about your behavior. Doctor, you are really pushing my buttons. The only thing I'm interested in is saving that kid's life. So, you're gonna be a good boy and tell me what I want to know, or I am really gonna lose my temper. What are you doing? Let go of me. You out of your mind? You back off, Jaden. You have this no right. This guy knows right. Something, and I'm not leaving here until he tells me what it is. No nie, no bez jaj. Jeszcze... Powiedz coś nie tak. I będą nas ścigać. Come on, Doc. There's an easy way and a hard way. It's your fucking choice. Oh, no. What's up with you, Norm? Are you getting cold feet? You don't like to get your hands dirty, huh? I thought you wanted to save that kid. I want to save Sean Mars just as much as you do, but that doesn't give me the freedom to do what the hell I like, so you're gonna stop this shit right now. I'll get you for this, Jaden. Don't worry. I will not forget. Ethan Mars has had psychological problems since his first son died. Feels responsible for his death. A sort of morbid neurosis. He is haunted by visions of drowning bodies. A few weeks ago, after one of our usual sessions, I found this on the floor. It must have fallen out of his pocket. No zajebiście po prostu. No to na bank teraz będziemy ścigani. Myślałem, że wracamy, bo była pokazana twarz tej Madison. A to jednak... Normanem gramy.
Ash, I want you to assign every available man to finding Ethan Mars. I want a man outside his place day and night. Notify all agencies to start looking for him. I want you to keep an eye on the train stations, the airports, the bus terminals. I want every cop in the city on his ass, so that if he moves, we know about it. Yes, Ethan Mars is the Origami Killer. Jasne. Taka krótka scenka, no ale no w takim razie ścigają nas, no. Co my tu mamy? Co to za koleś jest w ogóle? Fajnie są zrobione te podzielone scenki, takie komiksowe klimaty trochę. Dobra. Kim pan jesteś? Nice shot. Thank you. Please come in, Mr. Shelby. Would you care for a coffee? Oh, no thanks. Do you play? I tried once, but I think the owner of the course is still looking for me. It's an interesting sport. It requires strength, but also a cool head and absolute precision. Would you care to hit a few balls with me? There's no danger of damaging the greens here. Okay. Take off your jacket and grab a club. Ciekawe, ciekawe. Zagrałbym sobie kiedyś w golfa. Strasznie lubię bilarda, snooker, ale golf nie wiem, nigdy nie próbowałem. Zobaczymy, może tu mi się uda. The balls are in that basket. The most important thing is to grip the club correctly. When you feel ready, you swing. Dobra. Well, it's only your first ball. You should try to strike it a little harder next time. No co mogłem zrobić inaczej? Nie bardzo wiem. Przynajmniej trafiliśmy w piłkę. I'm assuming you didn't invite me here just to play golf, Mr. Kramer. A, to ten ojciec tego gnojka. I hear you've been asking questions about my son. That's right. I want to know if Gordy is linked to the Origami Killer case in any way. O, teraz mocno walnąłem. My son had nothing to do with that sordid case. Well, then he has nothing to fear from my investigation. You have no business investigating my son. I told you, he had nothing to do with it. No dobra, to... With all due respect, Mr. Kramer, it's up to me to decide who I want to investigate. Jakiś alibi ma cokolwiek. I'm an influential man, Mr. Shelby, and I pay very well for loyalty. Aha. Ile? Are you trying to buy me? No, let's just say I'm trying to show you where your interest lies. How much do you want to leave my son alone? I think you misunderstood me. I don't play that game. Don't go near my son, Mr. Shelby. If you do, you'll regret it.
Have a nice day, Mr. Kramer. No, to nic konkretnego się nie dowiedzieliśmy, tyle, że chciał nam dać w łapę, tak? Ciągle myślę, czy mogliśmy się coś dowiedzieć, gdybym nie dał ciała z tym Quick Time Eventem, z tymi ochroniarzami. Może by nam coś młody powiedział, bo tak mi się wydaje, że on się zgrywał się tylko, tak? Już, znaczy nie jest tym mordercą. O, już wracamy do Ethana. Czyżby już trzecia próba? Jezu, biedak, zero odpoczynku. Oho, trzecia próba. Zjedz żywcem szczura. Nie no. Raczej nie będzie taka próba, ale zobaczymy, co nas tu czeka. O, jest jakaś interakcja już od razu. Co to jest? Porcelain lizards? They look new. Out of place with the rest of this old beat up stuff. No raczej. Tylko po co nam one? No i co z tym? Tu jeszcze jeden, nawet dwa. Tam ich więcej leży. Są drzwi. Też z jakimś jaszczurem zielonym. Aha, czyżby w którymś z nich miał być klucz? Zielony jaszczur był tutaj na początku. Jest. Coś tam lata. To rozpiernicz to. I mamy klucz. Okej. No i co nas tu czeka? Jest jakiś wyświetlacz na stole. Pewnie info, co mamy zrobić. No, jest klawisz play. No, już się boję. Zanim odtworzymy, zobaczmy. Zbadajmy okolice. Łazienka, nic tu nie ma. Kuchnia. Nóż wpierdzielony w ścianę. Okej, widzę, usiąść możemy. Co tu? Tylko siądzie na tym fotelu, czy coś znajdzie? Nie, dobra, tylko siada. Okej, nic nie mogę na razie zrobić innego, więc... Wdech. Siadamy. Okej, słuchamy. Are you prepared to suffer to save your son? You have 5 minutes to cut off the last section of one of your fingers in front of the camera. If you succeed, you will get your reward. O kurde. Bosko. Dobra, lepszy palec niż... Zresztą końcówka palca niż, kurde, ręka czy coś, nie? 5 minut mamy. Są jakieś interakcje. Szafka. No, ale co my wzięliśmy? Jakąś butelkę? Aha, okej, takie przygotowanie, tak? Tu widzę narzędzie.
piła, o kurde, no nie wiem. Też tak odłoży tylko? Tak. Tam jeszcze coś było w łazience, na... w umywalce chyba. Nożyczki. Nożyczki to też tak nie bardzo. Ten nóż już bardziej. Będziemy mogli chyba sobie wybrać, czego chcemy. Co tu leży? Pręt? A, już widzę, na kuchenkę spojrzał. Pewnie chce podgrzać. Ale czy ona będzie działać? Okej, działa. Tam, bo tam jest, widzę, butla. Podłączona chyba. Pewnie morderca przygotował. Okej, to będzie na po odcięciu palca już. Tu jeszcze są narzędzia, siekierka chyba. No też chyba niezła opcja. Tylko nie wiem, czy porządny zamach by był potrzebny. No tu co, jakieś obcęgi, co to jest? No jakiś sekator, dobra. Też połóżmy. Najlepiej to ten mały palec, tak? Co tu jeszcze mamy? Coś w kuchni? Jest coś. Flacha chyba. Też dobra opcja napić się przed tym. Żeby nie czuć tak tego bólu. Postarajmy się to zrobić jak najlepiej. Przygotować wszystko. Czy coś jeszcze jest? Tutaj coś leży. Co to jest? Kawałek drewna? Może, żeby sobie języka nie odgryźć, tak? Żeby do buzi włożyć. I to chyba nic więcej tutaj nie ma. No z kibla to nic nie będziemy raczej wyciągać. Wanny też nic nie ma. Dobra, łazienka czysta. Zrobię szybką taką rundkę, jeszcze sprawdzimy. Jeszcze raz kuchnia. I jeszcze raz tutaj dookoła. Dobra, myślę, że jesteśmy gotowi. Jezus Maria. Itan, jesteśmy z tobą, siadaj. Dobra, mogę się rozejrzeć i wybierać. Weź się napij. Dobra, może... A weź jeszcze raz. Dobra, myślę, że wystarczy. Weź sobie... Co ty można zrobić teraz? O, to będzie sobie odcinał właśnie ten palec, o którym myślałem. Bardzo dobrze. Dobry wybór. Weź sobie... Tak myślę przynajmniej, że to weźmie do buzi. Tak. O to chodziło. I co? No teraz to już... Kurde, no raczej tniemy w takim razie. No bierzmy nóż chyba, co? Daje mi się taką opcją... najkonkretniejszą. Jedno porządne cięcie. Wygląda konkretnie duży. A, to jest tylko odkładanie. Okej, weź go z powrotem. I tutaj co, uspokoić się musimy jakoś, czy co? Co to jest? Powoli. Wdech. I wydech. Wdech.
I wy... O kurde. Jeszcze raz. A jestem w to beznadziejny. Dobra. Może jeszcze? Słychać, słychać, jak mu się bicie serca uspokaja trochę. Jeszcze raz? Tu chyba nie ma końca. O, już jest w miarę spokojny. Dobra, próbujemy, let's go. O, w mordeku. I teraz ostrożnie. I co jest? Może jeszcze trochę? Dech. Wydech. Dech. I wydech. Jeszcze raz, próbuj. I... Spokojnie. No co u licha? Czas ucieka. You have 1 minute and 30 seconds. A? Left. Dawaj, stary, dawaj. Dasz radę, dasz radę. Kurde. Dawaj, dawaj. O Jezu! Ust! Fuck! O ja pierdzielę! Weź sobie tym teraz, właśnie. Chwila. Ja pierdzielę. Możesz jeszcze napić? Nie może. Dobra, pod biurkiem, dawaj. Ale masakra. Ty, on tam już się podtapia, kurde blade. Tu jeszcze dwie próby. Roosevelt coś tam będzie. Może już by skojarzył, kurde, adres, no ale chyba nie bardzo. Okej, jeszcze dwie próby zostały. No, coraz gorzej się robi. Wiem, ile jeszcze będzie w stanie wytrzymać.